Super się jeździ w ogóle. Puh, mam pył wszędzie. Lecę. Nikt tych śmieci nie wywozi. Wszędzie tam, gdzie my. Co ty mi tu? Szmatę gotujesz? Mhm. I będę się zajadał tym przez najbliższe dni. No po prostu tak to wygląda. Dlatego też dzisiaj się rozstaję. Dobra, jedziemy. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ten vlog będzie trochę sentymentalny, będzie pełen pożegnań, bo przyszedł czas się po prostu pożegnać. Spędziliśmy wspólnie bardzo dużo czasu. Przeżyliśmy niejedną podróż, niejedną przygodę. Byliśmy w Portugalii, w Turcji, w Maroko, tutaj na działce od samego początku. No ale niestety wszystko, co piękne, się kiedyś kończy. Dlatego też dzisiaj się rozstaję z moimi starymi butami, które jeździły ze mną już od tak dawna, że są, wyobraźcie sobie, całkowicie zdarte tutaj. Mówią do mnie czasami, jak chodzę, ale są takie wygodne, czy były kiedyś wygodne, dopóki nie zrobiła się tam dziura. Tutaj dziura, tu dziura, tu dziura i w takich brudnych, obdrapanych, dziurawych butach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę po prostu na to, ale ja od jakiegoś czasu tutaj cały czas w tych butach chodzę. A te buty kupiłem 2 albo 3 lata temu w Algarve, jak byliśmy na zimę. Potem w międzyczasie jeszcze pojawiły się inne buty, ale do nich wróciłem i no niestety po prostu już koniec. Zaczynam się potykać o nie. Wpadają mi tam kamienie i postanowiłem się, że tak powiem, ich pozbyć już ostatecznie. A ja jestem z tych mężczyzn, którzy mają jedną parę butów. No dobra, max 2. I parę dni temu przerzuciłem się na moje drugie buty. To nie jest w ogóle reklama butów, tylko po prostu opowiadam wam historię, którą chciałbym się podzielić tego, że ja miałem tylko 2 pary butów. I w zupełności mi te 2 pary butów wystarczą. Te buty kupiłem do biegania w Turcji, ale biegałem w nich raz jedyny. I one sobie jeździły, aż teraz zauważyłem, że te są trochę już dziurawe, więc zacząłem ubierać te. Więc w tym momencie zostałem tylko z 1 parą butów, bo te dzisiaj zostaną wyrzucone. Te już są robotnicze i nie mam aktualnie butów wyjściowych, ale dobrze, że mieszkamy na wsi, bo na wsi nikt nie specjalnie zwraca uwagi na to, jak się kto ubiera i w jakich butach chodzi. Mam jeszcze kroksy, więc po prostu będę sobie chodził w kroksach może do miasta, a jak pojedziemy kiedyś do Lizbony, sobie kupię nowe buty. Więc teraz się przerzucam na moje buty do biegania, będę biegał tu po prostu po działce. Potem będzie jeszcze inne pożegnania, ale wam nie zdradzam wszystkiego, co się będzie dzisiaj działo. Dobra, jedziemy. Plan na dzisiejszy dzień jest taki, że teraz troszkę tu ogarniamy i sprzątamy. Kasia tam sobie zmywa naczynia, ja biorę Berlingo i będę wywoził śmieci, bo raz w tygodniu wywozimy po prostu śmieci. Później rozpakuję 2 paczki, które do nas przyszły i pokażę wam, co jest w nich w środku. Jak się uda, to będziemy grabić tu i wyrównywać, a jak się nie uda, to po prostu pojedziemy na wycieczkę. I to będzie na dzisiaj, jutro Lizbona i kolejne pożegnanie, ale to potem się dowiecie, kto wyjeżdża i gdzie. Śmietniki są na naszej działce, tylko one są na górze, nie chcemy się po prostu tego nosić, więc zawsze co sobotę pakujemy Berlingo i jedziemy dookoła, do wioski i wyrzucamy te śmieci. Brzmimy, jakby po prostu byśmy tutaj dawali w szyję non-stop, ale my pijemy taką wodę Pedraż Limão, to jest gazowana woda naturalna, mineralna, z odrobiną jakiegoś ekstraktu albo nie wiem, cytrynowe. I to jest takie dobre, po prostu wypiliśmy tego setki. A najlepsze jest właśnie w szklanych butelkach, bo plastikowych nie smakuje tak dobrze. Mamy tu tego sporo. Są też pedrasze z marakują, ale no, są takie troszeczkę perfumowane. Dobre, ale cytrynowe lepsze. Dobra, tutaj nic nie zmieniam, tu nie zmieniam, wszystko dobra. Coś jeszcze, masz jakieś śmieci? No to lecę. W Portugalii, z tego co mi wiadomo, nie płaci się za wywóz śmieci, bo nikt tych śmieci nie wywozi, w sensie nikt nie odbiera tych śmieci. W całym kraju są takie punkty do segregacji odpadów. No i po prostu trzeba samemu przywieźć sobie śmieci do tego punktu segregacji. No i wysypać do niebieskiego papier, do zielonego butelki, a do żółtego plastik i metal.
Są też mieszane oczywiście kontenery, gdzie się wrzuca całą resztę odpadków. Ale nie ma takiego serwisu jak przynajmniej u nas w Słowie Beskidzkiej, że co piątek czy tam co ileś dni przyjeżdża śmieciarka, zabiera te śmieci i zawozi na śmietnisko. Tutaj trzeba sobie je wywieźć samemu. Nasz dom. Nasza skrzynka na listy nawet. Zrobione. Ostatnio używałem tego parasola przy pracy, przy tym zadaszeniu do kampera, który się obrudził. Widzę, że jest dużo troci na nim, więc go pukałem, żeby był czysty. Śmieci ogarnięte. Ja teraz do kontenera rozpakować nasze taczki. Pewnie domyślacie się, co jest w środku. Po paru latach życia w drodze i korzystania z takich składanych rowerów, składaków, czy to normalnych, czy elektrycznych, przyszedł czas, żeby po prostu załatwić normalny rower. Bo jakiś czas temu miałem awarię Berlingo i musiałem jechać do miejscowości obok, wrócić na tym moim rozkładaczku i zobaczyłem, że wokół nas są przepiękne trasy rowerowe, cudowne. Tylko nie na taki malutki rowerek, zwłaszcza, że mamy jeden ten rowerek i jedną hulajnogę. Postanowiliśmy zmienić tą sytuację, dlatego też w tych oto pudełkach znajdują się dwa nowe, pełnowymiarowe rowery, które za chwileczkę wam zaprezentuję. Wow! Ładny! W rzeczywistości jest ładniejszy niż na zdjęciach. Trzeba przyznać, że jest bardzo dobrze zabezpieczony. Każdy mały element jest owinięty gąbką. Teraz to trzeba poskręcać. Mój rower już jest skręcony. Teraz czas pokazać rower, którym Kasia będzie jeździć. No to jest coś wspaniałego, w sensie mi się bardzo podoba kolor. Wow! Śliczny. Jeszcze nie widziałem nigdy roweru w takim kolorze. Kiedyś powiedzielibyśmy, że pistacjowy, a dzisiaj mówi się, że macza. A dla facetów zielony, jasno zielony. No piękne, ma baterię tu schowaną. Potem wam poopowiadam o tych rowerach później. No kurde, coś fajne. Skręcamy? Mm. No dobra, to dasz sobie radę sam z tym skręceniem? No nie wiem, czy sobie z ciebie dam rady. Bo ja bym poszła grabić tą ziemię. Wyrównać ją. No to powodzenia. Biorę taczkę i jadę. Dobra. Chodź, przywitaj się tutaj z widzami. Dzisiaj cię chyba jeszcze nie było. Kotka się właśnie obudziła.
Zaraz tu będzie z Kasią na 100% kopać, bo ona lubi roboty ziemne i kopanie. W ogóle to kopiesz w jej kuwecie teraz. Ale a propos robót, to tak pomyślałam, że możemy zrobić szybki update tego, co dzieje się w naszych skrzyniach. Także zapraszam. Dwa albo trzy tygodnie później jesteśmy i jest super. Chyba wszystko się przyjęło. Może jakaś cebulka padła. No i tu jeden szpinak jest słabszy. Sałatki pięknie rosną. Te szpinaki wyglądają wspaniale. To nie jest szpinak. Ani podziękujemy. No, super. To koperek, którego już podjadamy, jest przepyszny, ale koperek był wcześniej. Tu cebulka jedna wychodzi. No nic, no po prostu tak to wygląda, jest super. Kochane. Piękne są te sałaty, no. Będę sobie je zajadał niedługo. Mamy skręcony rowerek Kasi. Teraz tylko napompuję powietrze i jedziemy to podładować, a potem na wycieczkę. Elegancko. Teraz jadę go podładować. Wyjmę sobie tylko baterię. Z tego też. I podłączę do ładowania. Ari, tobie to nie jest za dobrze czasem tutaj? A, szczęśliwy kotek. Oj, ale ten kotek to ma tutaj dobrze z nami. O, co tam? Co, kochana? Myślisz, że będzie papusianko? Co to za kotek? Jak już tu jesteś? To może jakąś tubeczkę ci tutaj Łukasz otworzy? Zostawiamy do ładowania. Widziałem, że mówiłem do ciebie. Chodź, idziemy się bawić. Kończę pracę, bo złamałam grabie. Trzymają się, że tak powiem, na włosku. Tak, jeszcze mogę przeczesać. Halo? Co się dzieje? Podoba ci się? O, zaciekałaś się tam właśnie. Pomaga. Pomaga, patrz jak ci zasypuje ładnie, o. Mam już naładowane oba akumulatory. Bardzo łatwo się je zakłada. Rowery są już gotowe do naszej wycieczki, ale zanim pojedziemy i zanim dołączy do nas Kasia, dwa słowa jeszcze na temat tych rowerów, ponieważ jest to odcinek sponsorowany, więc winien wam jestem też kilka słów na temat tych rowerów. Ja zdecydowałem się na rower górski, ponieważ ja będę chciał sobie jeździć po górach, po lasach, spędzać popołudnia i relaksując się właśnie w ten sposób. Dlatego ja wybrałem rower, który ma zawieszenie i na tym mi bardzo zależało. Kasia też ma zawieszenie, żeby po prostu się komfortowo jeździło tym rowerem. Mój rower nazywa się Eleglide M1 Plus. Jest to wersja z tego roku. Ma oczywiście baterię i silnik w tylnej piaście. To jest silnik 250 W. Na tej pełnej baterii producent mówi, że można pokonać nawet 100 km w trybie wspomagania, czyli podejrzewam na jakimś takim niewysokiej prędkości, a maksymalna prędkość 25 km na godzinę. Jest on zbudowany z aluminium i waży 22,8 kg, więc nie jest to ciężki rower, ale nie jest to taki najlżejszy rower. Nie jest to też najdroższy rower, ponieważ jest to rower, który kosztuje, uwaga, niecałe 2800 zł, więc jest to bardzo przystępna cena, jak za elektryczny rower, nowy, górski, z wszystkim, co może mieć, ma nawet dzwonek. Ja jestem bardzo podekscytowany i cieszę się, że ja mam taki rower, a Kasia
A Kasia będzie jeździła na tym pięknym oliwkowym, tudzież w kolorze matcha rowerze. Jest to rower Escute model C100, waży 25 kg. Może na nim przejechać do 55 km. Z tyłu ma silnik o mocy 250 W, 7 przerzutek marki Shimano, ekranik, pneumatyczne zawieszenie, możliwość zawieszenia koszyka z przodu na zakupy. Tu już jest bagażnik, gdzie będzie można kota przewozić na przykład w jakimś koszyku. No i tyle, no. Normalny, zwykły, klasyczny rower dla pięknej kobiety, która będzie mogła sobie teraz jeździć na wycieczki z mężem, albo z kotem, albo jechać po warzywa, albo po kwiaty do sklepu, albo do kwiaciarni. Cena tego rowera również jest piękna i fantastyczna, ponieważ ten rower na chwilę obecną kosztuje 2959 zł, czyli mniej niż 3000, więc odpinam ten kluczyk i ruszamy w drogę. Akurat trafiliśmy na jakiś rajd terenówek, które nas po prostu tutaj zakopują. Byle. Fuj! Niekończąca się ilość jest ich. Poczekamy chwilę, aż oni przejadą. Puh, mam pył wszędzie. Tak, tyle. Dobra, jedziemy. Kasia wymyśliła, że powinniśmy pojechać do winnicy, bo tam jest piękny widok. I szkoda, że sam na to nie wpadłem, bo tam jest naprawdę piękny widok. Mamy taką wielgachną winnicę niedaleko nas. Taką niesamowitą. Mam nadzieję, że jeszcze będzie świeciło słońce, jak tam przyjedziemy. Super się jeździ w ogóle. Mi i Kasie bardzo przyjemnie. Bardzo, bardzo przyjemnie. Rowerek po prostu spełnia wszystkie oczekiwania nasze. Jest wygodnie i przyjemnie. Jest olbrzymia różnica, jak się jedzie na rowerze, które ma duże kółka. Super. Dwa razy machnę i jadę. Lecę. Jedziemy pod górę, ja prawie w ogóle nie pedałuję. A 21-22 na liczniku jest. Przyjemnie, przyjemnie. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemna jazda. No i mamy tą winnicę przed nami, czy za mną, a przed wami. Jest piękna, wilgachna winnica. Dojechaliśmy pod jakiś kościółek z widokiem. Mamy tam piękny zachód słońca. Papa. Adios. Papa na dzisiaj. Widzimy się jutro, słoneczko. I mamy kolejny piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj Kasia tutaj przygotowuje mi piękny, wspaniały obiad. Robi mi weki. Stylówek, co robisz? Zupę cukiniową i sos z dyni do makaronu. I będę się zajadał tym przez najbliższe dni, ponieważ Kasia leci do Polski. I to jest kolejne pożegnanie, którego dzisiaj będziecie świadkiem. Kasia leci do Polski tam pozałatwiać swoje sprawy, potem jeszcze na targi karawaningowe, które już były, jak wy to oglądacie, bo nagrywam troszeczkę do przodu. A ja zostanę tutaj sam, z kotem. I będę sobie coś robił.
samotnie. A żebym nie umarł z głodu, Kasia postanowiła zadbać o mnie. I dzisiaj mi zrobiła zakupy spożywcze. Teraz mi przygotowuje obiadki na najbliższe dni, więc mam bardzo dobrą, kochającą żonkę, która o mnie dba. No to tak, nie na najbliższe dni, co po prostu, żebyś miał, jakbyś był głodny i nie zdążysz na lunch do restauracji, to żebyś coś tu miał. Nie no, nie będę jeździć do restauracji, jak będę miał tyle dobrego jedzenia w lodówce. Nagła zmiana scenerii, ponieważ tu mamy prąd w środku, a Kasia będzie to miksować za chwilę, tak? Tak, tak, tak. Wow. Nasza śpiąca królewna śpi. Co ty mi tu? Szmatę gotujesz? Mhm. To będę jadł? Mhm. Zupa ze szmaty? Napisało, żeby dać, żeby się nie obijały. O, oh, wow. Kiwi? Kasia mi tu zrobiła zupę ze szmaty, a w Portugalii taką ichniejszą narodową zupą jest sopa de pedra, czyli zupa z kamienia. I to jest po prostu zupa, można by powiedzieć, na winie. Czyli co się nawinie, to się tam po prostu wrzuca. Tam są warzywa, makaron, ryż, wszystko. W zależności kto gotuje, taka jest zupa de pedra. Zupa z kamienia. W Polsce się kiedyś mówiła, że zupa z gwoździa. Nie wiem, czy u was takie coś było, ale ja pamiętam, że byłem mały, to się coś mówiło o zupie z gwoździa. I ja myślałem, że naprawdę się ją robi z gwoździa. I co, Kasia? Będzie no, to? No, włożyłam. Tak? Nie, ma się teraz to pół godziny gotować. Pół godziny? No. O, wow. Nigdy tego nie robiłam, więc nie wiem. Kasia, po prostu jestem w szoku. Jestem w szoku, że po prostu robisz mi weki. Że ci się chce. Bo wiem, jak dobrze jest otworzyć taką wekę, jak nie ma czasu na gotowanie. Kasi mama jest specjalistką od robienia wek. Ona robi takie pyszne. Babcia, mama, one po prostu robią takie cuda w słoikach. Ładnie. I Kasia odziedziczyła po swojej mamie i babci ten dar. I nie zostawi mnie głodnego. Dziękuję. Jesteś wspaniała. Będę jadł z myślą o tobie. No mam nadzieję. Kotu deszcz trochę dam. Żartuję. No kot jest zawsze gdzie tam, gdzie my. Wszędzie tam, gdzie my. Nie. Yeah. Się wystraszyła. Kończy się dzień, kończy się tydzień, bo dzisiaj jest niedziela. Kot śpi. Ja zawożę Kasię na lotnisko i od jutra będę słomianym wdowcem. Samotnym, ale ze słoikami pysznego jedzenia. I z kotem. No, będziemy sobie razem gospodarzyć. Wrócisz, to tam już będzie wszystko zrobione. Jest tak melancholijnie. Bardzo się różowe niebo, ładny zachód słońca. Oj, kochani. Dobra. No może tyle z tym w tym vlogu. Chyba już doszliśmy do końca dzisiejszego vloga. Dziękujemy za to, że byliście razem. Standardowo prosimy o łapkę w górę i o subskrypcję i zapraszamy was w przyszłym tygodniu. Już będę ja sam, z kotem, bez Kasi, ale coś tam ciekawego wam pokażę. Życzę miłego tygodnia wszystkim i do zobaczenia. Pa!